I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmaka 2 i cóż, zostaje nam tylko przyczekać do zmierzchu. Zmierzch. I nurtuje mnie pewne pytanie. Co taki Wiedźmin macie go kamrat? Grzybki? Kasze? Dobra, jest ten Ziggy Król czy nie? Co się dzieje? Kogo to? Przemyślałeś moją... Jestem gotowy. Wytłumaczę ci wszystko, bo... Dobra. Mów. Wiesz, z czego słynie Flotsam? Z niczego. I tu się mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Flotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i niejedno zobaczy. Czasem zachodnie, czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Popatrzyłem ciebie i nie pożałujesz. A teraz chodźmy tam, gdzie chłopiec staje się mężczyzną. Stać! Nie poznajesz Zigiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Zigi Król innych nie zatrudnia. Ta, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. No i dobra. Lecimy zatem. Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Zigi Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. No dawaj, szybciej, ruszaj się. Nie daj mu się! O proszę. Patrzcie, patrzcie! Zigi Błazen wrócił! I to w wielkim stylu. Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zigi Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Zigim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Gotowy. Wspaniale! Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach! Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie Suchy. Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może Suchy się zmoczy. Dobij skurwysyna! To się jeszcze okaże. I wieja. Nie daj mu się! Dobij skurwysyna! I bania. Pięknie. Nie. Wryja go! Dobra, kończ to już. Dziękuję, dobra noc. Pięknie, żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios wystarczy. Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Powodzenia. Wryja go! To się zobaczymy. Ja tak dużo mi tego HP zadał. Nie daj mu się! I on mi 1/3 HP nawet nie zabrał chyba. Nie, nie, 1/3 HP mi zabrał. Wryja go! Nie daj mu się! Dobra, kończ to już, koniec zabawy. No, i drugi leży. Jesteś odkryciem mojego życia! Widzę, jesteśmy... Jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z frędzlami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Ja pieprzę. Dawać do tego Kutasa. Dobij skurwysyna! Kogo oni zatrudniają do tych walk? Sam do siebie mówi? Serio? Wryja go! Jeb. Jeb. Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci! Kto? Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Zobaczymy. Ja jestem sam. Właśnie. Wiedźminie! Pozwól do mnie. Co jest? Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. No i mamy rację. Oprócz mnie. Do czego zmierzasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. Spierdalaj. A teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spieprzaj, dziadu. Kurwa jebana. Tak zginiesz. Czekajcie, mam więcej HP, zabierze mi? Wszyscy zabierają tyle samo. Syp jak ktoś niepodobnymi HP zabierają. Kurwa mać, no. Dobij skurwysyna! Dobra, teraz muszę uważać. Został jeden cios. Wryja go! Dobra, kończ to, Geralt. Nie daj mu się! Geralt, kończ to już. Dobij skurwysyna! Nie, dobra, wszyscy. Wszyscy obici. Płacz. Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. Zobaczymy. A nie mówiłem, że wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa. W każdej karczmie darmowe kolejki. Że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędasz je w moim imieniu. No, czyli Zigi nas wyjebał chyba. Czekajcie. Broni. Czekajcie. To tutaj, to tutaj. A my mamy w ogóle jakieś wzmocnienie? Nie, trzeba kupić jakieś wzmocnienie. Dobra, lecimy. Mówię mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. I co on na to? Masz pozdrowienie od komendanta Loredo, śmieciu. Chcesz się pierdolić? Serio? Jedno cięcie? Jedno cięcie i leżycie? Słabi jesteście. Dobra. Co mamy tutaj teraz w ogóle zrobić? Czekajcie. Jak się tu otwierał jakiś ten... No właśnie, musimy to porozdawać trochę te talenty. Mamy 5 talentów. Wigodu poza walką, ok. Żywotność, parowanie ciosu ze wszystkich kierunków. Odbudujemy rzucania sztyletem, to się nam może przydać. To też. Generacja wigodu w walce 10%, blokuje możliwość odbijania strzał. To się może przejść na ten Scoia'tael. I żywotność weźmiemy. No i dobra. Czekajcie. Co, jak to można zajmować? Dlaczego ja? To straszne! Co my tutaj teraz? Musimy chyba iść teraz do Cedrica, jeśli mi się nie mylę. Chyba, że się mylę. Nie wiem, zobaczymy. To sobie weźmy. Można tutaj coś wziąć? Może nie. Czekajcie, ja mam sobie teraz... Ja bym sobie tutaj teraz pomedytował do rana. Gdzie byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. Kupcy dają za zabicie potwora dobre pieniądze. Pieniądze nie są najważniejsze. Ale zwykle bardzo się przyda... Nie ufam jej. Shilly? Dlaczego? Shilla to potężna czarodziejka. Niebezpiecznie być jej wrogiem, ale jeszcze gorzej. Przyjacielem. No to już wiem, że jej nie lubisz. Jakieś konkrety? Po prostu cię ostrzegam. Dzięki. Chętnie jednak dowiem się czegoś od niej. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. So let's go. Ciemno w tym lesie. Przecież trzeba się spodziewać po nocy. Imbelk, niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimie. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail. To ty jesteś Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Tris Marigold. Pięknie pachniesz, Tris. Cedric, spójrz na mnie. Tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivii? Chcę zabić Kayrana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet Scoia'tael się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most N-Seed. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Dobra, to mamy plan. Poczekam przy wraku statku. No, można się też z tymi teleportami? Nie można, serio. Ale chała. Dobra, czekajcie. Ja bym odpoczął tutaj do rana. Okej. I teraz mogę iść. Nie lubię chodzić nocą. Czekajcie, tutaj coś rośnie. Czemu taka muzyka jest? Dobra, lecimy. Tutaj w lewo. Na górę. A kto to tam stoi? O, chyba nie moi przyjaciele. O ty kurwa. Tam na górze jeszcze jedni są. Macie wy tutaj coś? To gówno. Słuchaj, datwę mogę wziąć. Tutaj easy. Ale easy. Macie wy tutaj coś? Nie baw się ognie, bo się poparzysz. O, reny mogę wziąć. O, reny się zawsze przydadzą. Dobra, tutaj ten coś miał. Dudę sobie mogę wziąć. Może się przyda. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze trochę. O, jest Tris. Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Kayran zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. To lecimy tam. Skłuczę ziele. Widzisz te ślady? Tak. Paskudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba że ktoś szuka mocnych wrażeń. Oj, my szukamy na pewno. Znów medalion. Kurwa, utopce. Kurwa, to nie miała. Łezka się w oku kręci, co? Poszukajmy śladów Kayrana i wynosimy się stąd. No, czekajcie, esencja wody. No tak, średnio coś tutaj widać. Kolejny naśladowca dratewki. Toksyna Kayrana zabiła go na miejscu. Okej. Dobra, chyba już nic więcej tutaj nie ma. W sumie to ciężko coś zobaczyć. Się te kolory zlawają. Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. Chyba żartujesz. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. A skąd wniosek, że umiera? Ja też jestem mutantem. Komórki z wydzieliny, którą badałam, mają podobny charakter do komórek rakowych. Są pod pewnymi względami sprawniejsze od reszty, ale wymykają się spod kontroli organizmu. Powstaje czerwona tkanka. Wygląda bardzo nieprzyjemnie. Biedactwo. Chcesz usłyszeć, co tak naprawdę wyróżnia mutantów? Innym razem. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cieniokostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Kayrana. Pójdę porozmawiać z Cedriciem. Proszę, oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. Do zobaczenia. Dobra, to lecimy teraz do Cedrica. Żeby się dowiedzieć, gdzie jest ten cieniokost. Chociaż w sumie nie musimy nawet iść do Cedrica, bo wiem, gdzie jest ten cieniokost. Już Wiedźmina 2 przeszedłem raz. Tak więc nie idziemy teraz do Cedrika, tylko lecimy po ten cieniokost, bo im szybciej, tym lepiej. Ale już myślę, że w następnym odcinku już weźmiemy się za Kayrana z Shilą. Bo jednak Kayran nie jest taki ciężki do zabicia. Ile to jest raptem? 5 minut. Nawet nie 5. Jak ktoś jest sprawiony, to 3 wystarczą. Co to? A nie chcę tego. Dobra, trzeba będzie się cofnąć trochę do tej wioski. I z wioski trzeba będzie iść na południe. Będzie na taki południowy zachód, powiedzmy. Dobra, lecimy potem cieniokost od razu. Będziemy mieli tutaj towarzyszy. Lekery. O, leci. O, tu jest jeden wariat. Dobra, jak na razie nie chcę się z nimi bawić. Te czerwone są najgorsze. Więc was matka nie miała? No bo ty spieprzaj. Chyba, że będziesz leciał za mną. No, oczywiście, że będziesz za mną leciał. Dobra. Nie ma czasu. Lecimy tutaj. Zaraz tutaj też będziemy mieli nekery na karku. Zresztą zaraz tutaj będzie też trupojad. Bo trupojad tutaj też będzie. Dobra. Chyba lecą. Jeszcze któryś? Dobra. Panie. Dobra, to już czysto. No właśnie. Kurwa, leci bałwan jeden. No halo, ja chcę wejść. Znowu jakiś down? Nie. No gdzieś tutaj będzie zaraz tu pojad. Jest. Pożar zwłok. Dobra, spiedamy. Bomb wybucha. No właśnie. No, tu to pojad, pożar zwłok. I mamy cieniokost. Dobra, spieprzamy stąd. Wracamy do Flotsam. Czekajcie, zaraz tutaj za moment, że jestem przeciążony. Jest tutaj coś, z tym mogę wywalić? To mogę w sumie wywalić. To nie muszę, tutaj nic. To mogę wywalić. Gdzieś tu pałka, klot drewna, czy coś tu jeszcze jest takiego, to mogę wywalić, to też mogę wywalić, to też mogę wywalić. Nie będę tego sprzedał, bo się nie opłaca nawet. Dobra, powinno starczyć. Leci, bałwan. Musicie zbierać to, jak nie macie hajsu, to zbierajcie właśnie te części. Bo za to dostaniecie nawet dużo. Bo za to dostaniecie kupę szmalcu. Bo te części nekerów są drogie u kupców. Można się nieźle obłowić. Dobra. Spieprzamy stąd. Ciągnę już miecz, bo zaraz znowu będziemy się napalać z nekerami. O Boże, no więcej was matka nie miała. Chwila, no po kolei. Po kolei, nie wszyscy na raz. Dobra, spierdalamy. No co, leci ten down? Nie leci ten down, dobra. I okej, teraz możemy sobie zrobić ten eliksir. A najpierw wejdźmy do wioski. Dobra, wejdźmy sobie do wioski na spokojnie. I teraz tak, to... alchemia... Mangusta, dobra, jest to. Wypij eliksir tuż przed walką z Kayranem, okej. A więc okej, dziecko, to było na tyle w dzisiejszym odcinku z Wiedźmina 2. Jeśli wam się odcinek spodobał, stawcie łapkę w górę, zostawcie też subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Już ja się z wami żegnam. Trzymajcie do następnego odcinka, pa pa!